Dzień czwarty rano. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, drogą prawdy prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Kocham Cię, Boże Ojcze, kocham miłością niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej córki. Zbaw mnie, Jezu, zbaw przez wzgląd na współcierpienie niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej matki. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Z Ewangelii. Mąż Maryi, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narażać jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął małżonkę do siebie. Mateusz 1, werset od 19 do 25. Rozważanie dnia. Idźcie do Józefa. Święty Alfons Maria Liguori. Boży plan ma swojego opiekuna. Z woli Bożej święty Józef odgrywa w tym planie bardzo ważną rolę. Jest opiekunem, stróżem, obrońcą. Jest głową świętej rodziny. W najtrudniejszych chwilach to właśnie on zapewnia Jezusowi i Maryi bezpieczeństwo. Opatrzność, która ma źródło w Bogu Ojcu, działa przez świętego Józefa. W wielu sytuacjach to właśnie Józef realizuje zamysły czystej dobroci Ojca. Tą samą rolę święty Józef odgrywa dzisiaj wobec Kościoła i wobec każdego z nas. Tak jak Bóg Ojciec powierzył swój plan oraz swoje dwa największe skarby, Jezusa i Maryję, opiece świętego Józefa, tak i my jesteśmy zaproszeni, aby uczynić to samo, powierzając Mu samych siebie, nasze rodziny oraz te rekolekcje. Jest to potężny środek duchowej ochrony ofiarowany nam przez niebo. Objawione mi także zostały niektóre przywileje i łaski, które Bóg nadał świętemu Józefowi, a których człowiek może dostąpić, prosząc tego świętego o swoje wstawiennictwo. Oto one. Za przyczyną świętego Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus i zmysłowości. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. Za jego przyczyną można uzyskać łaskę szczególnej bliskości Maryi i prawdziwe do niej nabożeństwo. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. Mistyczne miasto Boże, Maria z Agredy. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg powierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imieniu Twojej miłości do Jezusa i Maryi
Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa do Maryi. Maryjo, Bóg dał Tobie Józefa za męża. Józef stał się przybranym ojcem, żywicielem, wychowawcą Boga człowieka. To święty Józef był wiernym Twoim towarzyszem, oblubieńcem, pomocnikiem i powiernikiem. On kochał Cię czystą miłością. To On Jezusa karmił, ubierał, pieścił ze czcią na swym sercu. Nazywał Go swoim Panem, ale i Synem. Rozkazywał Mu i służył. Modlił się z Nim i do Niego. Pracował z Nim i dla Niego. On i teraz jest troskliwym opiekunem Kościoła. Za przykładem Twoim i Twojego Syna, Jezusa, pragnę i ja powierzyć Mu się na ten czas przygotowania do zawierzenia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Aniele stróżu mój, pomóż mi w dzisiejszym dniu często wznosić moje myśli do Boga.